Od 18 do 22 września w Bardzie obchodzimy uroczystości inauguracji zrewitalizowanych organów. W tym czasie, czyli od środy do niedzieli, przez Bardo przewija się mnóstwo specjalistów w najróżniejszych dziedzinach. Mamy konferencję, sesję naukowo-metodyczną dla muzyków, dla organistów przede wszystkim, dla studentów Akademii Muzycznych, dla nauczycieli akademickich, również dla uczniów szkół średnich. Pierwsza konferencja. Druga konferencja, która jest skierowana przede wszystkim do przewodników i osób, które są zainteresowane zwiedzaniem, również do mieszkańców Barda. To jest konferencja Muzyka na Szlakach. Konferencja, która jest współfinansowana z Unii Europejskiej. I trzecie wielkie wydarzenie, wielka konferencja, to jest 8 forum Szlaku Cysterskiego, na które zjechali się przedstawiciele gmin cysterskich, obiektów pocysterskich, cystersi. Tam, gdzie były opactwa cystersów i cysterek, bo były też opactwa cysterek na terenie Polski, szczególnie w północno-zachodniej części, bo tam było aż 8 na Pomorzu Zachodnim. Tutaj jest Trzebnica, Ołobok, Owińska w Wielkopolsce, tam było najwięcej na północy. To w sumie tych cysterskich i cysterek jest około 40. Tam, gdzie były opactwa, czyli te jednostki. A jeśli chodzi o obiekty, w sensie młyny, obiekty gospodarcze, jakieś pałace nawet opackie, czyli bardziej okazałe domy, bo to trudno nazwać pałac, tylko tak to się nazywało, to w tej chwili właśnie będzie tutaj wystąpienie miała pani dr Stolpiak, to już się doliczyła chyba około 140. To są przede wszystkim kościoły, ale jest dużo też obiektów gospodarczych. To jest jakby początek tego ruchu i obejmowania tą opieką i zainteresowaniem, ale jest to ogromny potencjał, który tkwi właśnie w przybliżaniu historii tych obiektów. Dzisiaj cystersi w Polsce mają 4 opactwa i jest ich w nich 132. Fora te promują dziedzictwo cysterskie i w jakiś sposób też przyczyniają się do poznawania dziedzictwa cysterskiego, historii, pokazują te wszystkie osiągnięcia współbraci naszych w historii, ale także i pokazują, jak można pięknie zagospodarować i żyć tym duchem we współczesności. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich oprócz kwestii duchowych wielki nacisk kładzie na zachowanie obiektów cysterskich i pocysterskich, z którymi wiąże się długa historia tego zgromadzenia oraz na szeroką akcję promocyjną tych miejsc. Powstanie tego stowarzyszenia spowodowało, że zwiększa się z każdym rokiem liczba samorządów, które do tego stowarzyszenia przystępują. W momencie założenia było tylko 10 samorządów, a w tej chwili mamy już 23. Ostatnim takim ciekawym jest Bukowina Tatrzańska, gdzie są cystersi, bo są cystersi w takim miejscu w Czarnej Górze, mają się pod opieką kościół w Trybszu cystersi z Mogiły, czyli to też już jest taki sygnał, że te gminy są zainteresowane i że widzą w działalności stowarzyszenia szansę na wspólne działanie wokół tego tematu, ochrony dziedzictwa, przybliżania, budowania szlaków turystycznych. Takim wielkim przedsięwzięciem, zresztą tutaj przeprowadzonym, też Dolny Śląsk był liderem, Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska, to jest południowo-zachodni szlak cysterski. To jest niejako jeden z dowodów na to, że to zainteresowanie budowane wokół tematu, ono zaczyna się rozwijać i są już tak bardzo, jest taki sztandarowy projekt tutaj i w tym projekcie uczestniczyły właśnie z gminy z 4 województw, które też należą do stowarzyszenia. Dla Barda taki cykl konferencji tylu dniowy jest niezwykle ważny. Większość ludzi mówi Bardo, a Bardo to jest na trasie pomiędzy Wrocławiem a Kudową, gdzieś tam widać. Nam zależy, że to Bardo kojarzyło się nie przejazdem, tylko rzeczywiście z muzyką, ze szlakami, z historią, która wszędzie jest, na każdym kroku w naszym Bardzie, ze szlakami. Dlatego jest konferencja Muzyka na Szlakach, czyli muzyka połączona z szlakami rowerowymi, kajakowymi, pontonowymi, pieszymi. Bardzo zaczyna żyć, coraz więcej osób zaczyna nas odwiedzać. W tej chwili naprawdę z roku na rok można powiedzieć, że się podwaja liczba
turystów, którzy odwiedzają bardzo. I to nie tylko do bazyliki, nie tylko w sferach duchowych, ale również właśnie w sferach zwiedzania, słuchania muzyki, organy. Nam zależy nam na tym, żeby w Bardzie co roku były wydarzenia nie tylko maratony rowerowe, które już są, nie tylko spływy pontonowe, ale również, żeby powstał taki szlak organ, muzyki poważnej, organowej właśnie w bazylice.